Uwaga, będzie ujęcie. Cisza na planie. Kamera. Kamera poszła. Klaps. Akcja. A teraz robimy jeszcze raz po angielsku. We shoot. Ready for shoot. Kamera. Rolling. Action. No to robimy jeszcze raz po niemiecku. Wir drehen. Achtung. Kamera. Läuft. Bitte. Niemcy są elegancy i oni nie mówią akcja, tylko mówią proszę. Ale właściwie action mówią już wszyscy i to action to się stało takie międzynarodowe i jak ktoś powie na planie action, nawet w Polsce, no to się wydaje, że robimy wielki film. No to w takim razie wszystkich witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie czym jesteśmy bliżej jesieni, to o tej 18 będziemy mówić dobry wieczór. Wznawiamy nasze spotkania online po krótkiej przerwie. Ta przerwa była nam potrzebna, żeby cała szkoła filmowa dzielnie ruszyła z nowym rokiem akademickim. I teraz o tydzień będziemy was zapraszać. Mam nadzieję, że się będziecie dawać zapraszać na różnego rodzaju spotkania online. One będą często coraz mniej mówione, będzie więcej pokazywanych rzeczy, takich trochę z planu filmowego, różnego sposobu rejestracji czy oświetlenia, czy też będziemy się może spotykać na testach kamerowych. Tak naprawdę, mimo że tego tu nie widzicie, to my jesteśmy tu wbudowani w nasze studio testowe. Tak, dla takiej krótkiej informacji, tam z tyłu wisi taka tablica testowa do testowania obiektywów, ale tu wkoło są właśnie takie plansze i takie ściany, więc będziemy, mam nadzieję, wam pokazywać jakieś fajne nowe sprzęty, również na tych spotkaniach online. Dobra, to co my mamy dzisiaj, to ten temat się nazywa filmowiec, zawód międzynarodowy, nomenklatura. No prawie za każdym razem, jak się spotykamy, to powstaje ta definicja tego filmowca. No nie, zawód filmowy, filmowiec, operator, reżyser, nie wiem, ciągle coś takiego tutaj się u nas przewija. Ale dzisiaj spróbuję wam powiedzieć, jak rzeczywiście uniwersalnym językiem jest film i jak w jaki sposób zinternacjonalizowanym, czyli umiędzynarodowionym i trochę uniwersalnym jest sposób realizacji filmu. Właściwie sposób produkcji filmu też, ale ta realizacja jest taka bliższa praktyki. No i teraz tak, zakładając, że rzeczywiście film posługuje się uniwersalnym językiem, bo posługuje się mową obrazu i dźwięku. Jeśli wyłączymy ten dźwięk, mamy sam obraz, no, sporo do nas dociera. No nie? Widzimy, że jesteśmy nad takim jeziorem, że para płynie łódką, że są fale, coś tam. Wszystko to właściwie rozumiemy, to co widzimy. Jeśli byłby tylko dźwięk i słyszelibyśmy jakiś dialog między tą parą, to byśmy nawet nie wiedzieli, gdzie oni są na wodzie, czy oni są w łódce, czy ta woda jest w Kanadzie, czy w Polsce, czy w jakimś innym miejscu. Więc właściwie mimo, że film jest tym produktem audiowizualnym i działamy w branży audiowizualnej, no to tak naprawdę główną siłą filmu jest obraz, ten obraz ruchomy. On jest tym głównym przekaźnikiem informacji. No i on rzeczywiście jest o tyle uniwersalny, że jak widzisz auto, no to widzisz auto. Czy ty jesteś w Japonii, czy jesteś w Finlandii, czy jesteś w jakimś innym miejscu, zakładając, że jesteś ze świata cywilizowanego, no to samochód jako samochód rozpoznajesz i tak dalej, i tak dalej. No dobra, nie o tym miała być mowa, tylko o tym, że ten zawód filmowca jest międzynarodowy. No ale właśnie to, że my się posługujemy tym językiem uniwersalnym, trochę nam ułatwia to komunikowanie się w filmie, wśród ekipy i komunikowanie się na planie, no bo dążymy do tego samego, w różnych językach, w sensie werbalnym, bo mówimy teraz po polsku, będziemy mieć produkcję jakąś, nie wiem, amerykańską, no to wiadomo, będzie angielski język, czy tam zamerykanizowany. Większość produkcji odbywa się w językach narodowych, jeśli to są narodowe produkcje. Więc jak to jest produkcja ta przysłowiowa fińska, no to oni tam gadają po fińsku. Jak jest niemiecka, to po niemiecku, jak w Bułgarii, to po bułgarsku. Ale jeśli zaczyna się robić ekipa międzynarodowa, że albo główni artyści, wykonawcy, czyli nie wiem, reżyser, operator, scenograf, aktorzy są z innych krajów,
no to już przynajmniej w tej komunikacji takiej pozaplanowej, tej powiedzmy prywatnej, uruchamia się jakiś inny język. Najczęściej tym językiem w tej chwili, jak wiadomo, jest angielski, którym się powszechnie porozumiewamy. No dobra, to nas też nie interesuje, bo jest kupę różnych zawodów, że przyjeżdża ktoś, jakiś inwestor z Japonii i tam wszyscy gadają po angielsku. Siedzą w biurze w Warszawie i rozmawiają po angielsku, nie po japońsku. W porządku. Ale film jest też tak, że nomenklatura, co to jest nomenklatura? No to myślę, że tam wszyscy wiedzą, nazewnictwo. Nazewnictwo, czyli nazywanie konkretnego sprzętu określonego, nazywanie konkretnych funkcji, konkretnych czynności. One jest w jakiś sposób zunifikowane z tego powodu, że to nazewnictwo filmowe, przynajmniej to takie sprzętowo-techniczne, pochodzi na dobrą sprawę z trzech krajów, z trzech języków. Oczywiście po angielsku, po francusku, bo tam powstał film, i po niemiecku, bo właściwie główna technika filmowa na samym początku i prawie do dzisiaj powstaje w Niemczech. I z tego powodu właściwie ten język profesjonalny, który się utarł taki, że mamy różne nazwy, takie obiegowe, które nawet rodowodu nie wiemy, a mówimy w filmie, że to się tak nazywa jakby potocznie po filmowemu, w tym języku takim profesjonalnym, czyli wśród ludzi, którzy pracują w filmie, pracują na planie. Często to są właśnie takie importy z tych trzech języków. Z tego francuskiego chyba najmniej, najwięcej z angielskiego i sporo jest z niemieckiego. Na przykład określenie w Polsce szwenkier dotyczy operatora kamery. Czyli ten operator, ta osoba, która stoi przy kamerze, teraz przede mną stoi kamera i wam powiem, że nasz operator siadł na kanapie, wolnie stoi przy tej kamerze. I to jest to tak, jak ja bym wam tu pokazał, odwrócił to jest hiper źle, no nie? Że nie ma szwenkiera i teraz on siedzi i się zastanawia, wstać, nie wstać, czy podejść i tak dalej. To jest ten operator kamery, który tą kamerę prowadzi. No oczywiście robił ten online, no to ten kadr jest statyczny, na dobrą sprawę by ta kamera mogła wisić pod sufitem, też byłoby dobrze. No, jak robimy normalnie film, no to sami wiecie, że ta kamera się porusza, nawet jeśli jest na statywie, jest niby statyczną kamerą, to robi jakieś poprawki zgodnie z ruchem aktora, coś tam się z nią dzieje. Ten gość, ten operator, to jest operator kamery. I w Polsce mówi się szwenkier. Dlaczego szwenkier? Po niemiecku szwenken to jest poruszać kamerą, ale w każdy sposób poruszać kamerą. No więc gdzieś tam w którymś momencie to wpłynęło do nas, że ten poruszacz tej kamery, jak on tam szwenkiem po niemiecku, to u nas to będzie szwenkier, no nie? To jest tego typu rodowód. Ale jakby po drodze przekłamanie językowe jest takie, że po polsku z kolei szwęk, to być może ci, którzy praktycznie się zajmują filmem, wiedzą, to jest szybki ruch poziomy kamery. Czyli jak my zrobimy tak szybko kamerą, że ten obrazek jest częściowo rozmazany, czy w całości rozmazany i dopiero się zatrzymuje na jakimś statycznym kadrze, to my mówimy szwęk. Natomiast jak robimy poziomy wolny ruch, to jest kamera, mogę pokazać, jak robimy taki poziomy wolny ruch, to na to mówimy panorama. No i jak to jest w poziomie, to jest panorama pozioma, jak to jest w pionie, to jest panorama horyzontalna, a jak jest po skosie, no to jest panorama diagonalna. A jak to jest jakieś takie meandryczne, no to jest połączenie tych trzech ruchów. Natomiast jak zrobimy tak kamerą, to jest po polsku szwęk. Ale po niemiecku szwęk to jest każdy ruch kamery. Czyli ta nasza pozioma wolna panorama to jest też szwęk. Pionowa to jest też szwęk, tylko vertical, czyli wertykalny i tak dalej. No dobra. Czyli już widzimy, że są te przenikania językowe. Są też takie określenia kompletnie narodowe, które powstają z konstrukcji jakiegoś przedmiotu, jakiejś lampy. Na przykład dosyć długo, już lata temu, była taka lampa w Polsce, na którą się mówiło Krystynka. I ta lampa to była taka brytwanna z blachy i oprawki na żarówki, takie tak zwane fotolity, takie fotograficzne. No i to można było podwiesić nad aktorem i dawało takie relatywnie rozproszone, relatywnie miękkie światło. A Krystynka się nazywała dlatego, że to kiedyś tam gdzieś, na którymś z planów, ja oczywiście nie wiem, nie pamiętam na którym, jakiś oświetlacz z operatorem wymyślili tą lampę, zrobili, skonstruowali, bo to było bardzo proste. I ochrzcili Krystynka, bo na planie była jakaś fajna Krystynka. No i akurat powiedzieli, dobra, to będzie teraz twoja
lampa. I teraz w ekipach w różnych krajach są takie jakby regionalne nazewnictwa, które nie mają nic wspólnego jakby ze światem, ale są też pewnego rodzaju przekłamania, które pochodzą z takiej wolniejszej jakby infiltracji nowych technologii. Na przykład w Polsce często operatorzy na głowicę zdalnie sterowaną, czyli taką głowicę, na której jest kamera i ta głowica jest na końcu jakiegoś kranu i my sterujemy to albo joystickami, albo korbkami, albo ewentualnie szwęgrączką, patrząc na monitor, czyli nie mając w ogóle do czynienia z kamerą, czy ona jest sterowana zdalnie sterowana głowica, no to ona się nazywa wszędzie właściwie remote head. Nikt nie wymyślił chyba w żadnym kraju innego nazwa niż ten angielski remote head, czyli właśnie zdalnie sterowana głowica. Ale jedna z pierwszych konstrukcji na świecie takiej głowicy była zrobiona przez firmę Panavision i ten model nazywał się hot head, czyli gorąca głowa, gorąca głowica. No i bardzo często w Polsce na każdą zdalnie sterowaną głowicę operatorzy czy technicy mówią gorąca głowica. No ale to jest trochę lipa, dlatego że tych firm, które produkują te głowice zdalnie sterowane, jak być może wiecie, jest dużo. No, był ten Hothead i PowerPod, to był jeden z pierwszych, ale na przykład jedną z najlepszych głowic jest hiszpański Scorpio. Są jeszcze niemiecka Tomahead i Panther robi swoją głowicę. No i oczywiście kupę jakichś różnych hinduskich innych firm robiących małe, czy nawet w Polsce robiące małe głowice. No dobra, to jest tak trochę z tym językiem międzynarodowym, bo to chciałem powiedzieć, że z jednej strony są takie trochę regionalne nazewnictwa, a z drugiej strony uniwersalne, jak to action. No, chyba nie ma żadnego filmowca, który by nie wiedział, znaczy action. No nie? Znaczy akcja, że po prostu rozpoczynamy zdjęcie. Właściwie to słowo kamera jest też bardzo uniwersalne. W wielu, wielu językach, przez K albo przez C, albo jakoś tam jeszcze, jest, tylko się różni trochę wymową. Natomiast to, co Rosso, ja to wam pokazywałem na początku, że tak mniej więcej wygląda początek ujęcia i tak zwane komendy na planie, to no, rzeczywiście te komendy na planie są potrzebne po to, żeby wszyscy wiedzieli, co robimy, żeby te czynności zostały wykonane w odpowiedniej kolejności, żebyśmy sprawnie nagrali czy zapisali ujęcie, żeby ten dźwięk był. Klaps służy do synchronizacji dźwięku. To w ogóle jest historyczny klap z mojego chyba drugiego filmu, Pograbka Jana Kubakowskiego. Weź tu, ty musisz zrobić robotę szwękiera, teraz zrobisz dojazd do klapsa. No pięknie, jedną ręką on to robi, mówię wam, tragedia. Ale zrobił, tak? Zrobił? O, spada dekoracja. Ty, to na pewno będzie teraz, kurczę, wszędzie pokazywane, jak tym babce, co spadły te reflektory na głowę w telewizji. Taką mamy dekorację, że nam dekoracja spada. No kurczę. No dobra, to ten klaps jest, oczywiście dzisiaj już się taki drewniany klapsów nie stosuje, tylko mamy stworzywać sztucznego albo elektroniczne klapsy, taki z wyświetlaczem, ale to jest taki starodawny klaps. Teraz to klapnięcie jest potrzebne do synchronizacji dźwięku, że na klatce, na filmie widzimy, w którym momencie się stykają te dwie części, no i w dźwięku słyszymy to klapnięcie. Jeśli dźwięku nie synchronizujemy w inny sposób, mamy już inne sposoby tam kodowe synchronizowania dźwięku i tak dalej. Teraz ta międzynarodowa nomenklatura i ten zawód międzynarodowy. Autor zdjęć po polsku, no to jest ten główny operator, to jest ta osoba, która wymyśla i przeprowadza cały ten plan, ten projekt wizualny filmu. Czyli jak ten film będzie wyglądał, w jakich będzie barwach, jak będzie komponowany, co będzie robić kamera, czy będzie ruchoma, czy nie, czy z ręki, czy taka, czy owaka, jaki będzie sposób komponowania w głąb, czyli jakieś głębi ostrości. Jest sporo tych różnych pojęć, oczywiście tego się w szkole filmowej, niekoniecznie w szkole filmowej, no ale jeśli to w ogóle przez jakiś czas uczy, no nie? I to jest ten szef zdjęć, który po polsku teraz oficjalnie się nazywa autor zdjęć. Autor zdjęć filmowych. To jest ten gość czy ta babka, którzy wymyślili, wykonali to zdjęcie. Teraz oni nie wykonują tego samodzielnie, bo właśnie jest na przykład ten operator kamery, który jest takim operatorem czasem w drodze, że on no, szwękuje, jak to się mówi, czyli jestem operatorem kamery w kilku filmach, no i w końcu debiutuje, czyli robi ten swój własny już jak autorski, jako autor zdjęć film. Albo jest tak, że mamy po prostu zawód operatora kamery i ktoś przez całe życie wykonuje ten zawód tego operatora kamery, co jest bardziej charakterystyczne dla
rynku anglosaskiego, czyli Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i częściowo Zachodniej Europy jak Francja, a w Polsce mniej. To znaczy u nas jest kilku zawodowych operatorów kamery, a pozostali to są tacy, którzy są jakby w drodze do tego swojego zawodu operatorskiego. Na czym teraz polega międzynarodowość? Międzynarodowość polega na tym, że w angielskiej nomenklaturze ta osoba się nazywa DOP, czyli Director of Photography, albo skrótem DP. DP to jest ten Director of Photography, czyli reżyser zdjęć. Reżyser, no tak, reżyser fotografii. W tym rozumieniu fotografii ruchomej. Czyli znowu, że jakby nie do końca precyzyjnie, bo chyba by to musiało być, teraz sobie myślę, żeby to było precyzyjnie, to musiało być, nie wiem, Director of Filmmaking, czy jakoś tak. No ale Director of Filmmaking, czy robienia filmu, to jest znowu, że reżyser. Bo reżyser to jest director. To jest ten dyrektor filmu, czyli reżyser. No i dobra, tak się przyjęło, tak jest nazwane. DP albo DOP to jest autor zdjęć, director photography po angielsku. I na dobrą sprawę dzisiaj, w roku 2020, w większości absolutnej większości krajów używa się tego skrótu wobec operatora, autora zdjęć. Mówi się DP. W Polsce się też już mówi DP, no nie? Albo DOP. W Polsce się częściej mówi DOP, w Niemczech się częściej mówi DP, no dobra, nieważne, tak? Teraz reżyser, to jest po angielsku director, po polsku jest reżyser, po rosyjsku jest podobnie, po niemiecku jest podobnie, ale w innych językach jest inaczej. To jest ten ktoś, kto jest tym szefem całego tego obrazu ruchomego. Teraz słowo aktor, jak być może wiecie, jaki jest rodowód tego słowa, no to on jest niemalże starożytny, ale jest też bardzo uniwersalnym określeniem. Gdzieś trzeba te języki takie hinduskie trochę wykluczyć, czyli węgierski i fiński, bo pewnie też może ktoś z was wie, albo wszyscy wiecie, że to są języki, które nie bazują właściwie na niczym, czyli nie mają tego rodowodu ani germańskiego, ani anglosaskiego, ani romańskiego, ani łacińskiego. To już prędzej słowiańskie języki, które są tu w Europie, mają jakieś tam, mogą mieć wczesne właśnie korzenie łacińskie. W związku z czym w tych językach wiele określeń jest kompletnie innych, no nie, niepodobnych do niczego. Teraz słowo asystent, jakbyś to nie wymówił, to każdy się skapuje. Teraz jeśli, oczywiście może być asystent, nie wiem co, jakiegoś tam dyrektora wielkiej fabryki coli, to nie jest ten sam, no nie. Ale w filmie do tego słowa asystent zawsze dochodzi ta pierwsza funkcja, że na przykład to będzie production. Asystent, no nie? Czyli wiemy, że on pracuje w produkcji filmu, czy w biurze produkcji. Jak to będzie assistant camera, no to wiemy, że to będzie któryś z asystentów przy kamerze, których jest tam iluś. Jeśli to będzie asystent, private assistant to Mr. Director taki i taki, no to wiemy, że to jest jakby prywatny asystent reżysera, który mu tam załatwia jakieś takie rzeczy, by ten człowiek się mógł utrzymać w ogóle, kurczę, przy życiu, no nie? Z kolei zastępcy jakby reżysera na planie mają trochę różną nomenklaturę w różnych krajach, ale to już jest związane z różnymi typami produkcji, bo można by tak ogólnie powiedzieć, gdzieś trochę odsuwając relatywnie egzotyczny sposób produkowania, jaki jest na przykład w Indiach, to można by uogólnić, że mamy ten amerykański system taki niby prohollywoodzki, aczkolwiek to może być film z Nowego Jorku, nie musi być wcale z Hollywood. Mamy zachodnioeuropejski, no i trochę wschodnioeuropejski. Czyli gdzieś tu od nas się zaczynający w tych dawnych krajach wschodniej Europy. Najbliżej siebie jestem wschodnio- i zachodnioeuropejski, one się różnią nieznacznie. Różnią się też pomiędzy różnymi krajami w zachodniej zachodniej Europie. Ale się różnią nieznacznie. System amerykański jest inny. Rzeczywiście ta produkcja filmowa jest tam inna, no ale wszyscy pewnie wiemy, że tam ona jest bardzo bogata. Są potężnie wysokie budżety. Ta produkcja filmowa trwa znacznie, znacznie dłużej niż w Polsce. Ten okres zdjęciowy, jak u nas jest 6 tygodni, to tam odpowiednio będzie 6 miesięcy. Więc tych ludzi w ekipie jest znacznie więcej, tych funkcji jest też więcej. Są jakieś tam zobowiązania wobec związków zawodowych, że tam prawie każda grupa siedzi w jakimś związku zawodowym. Więc ona jest taka bardzo mocno
No, taka z, chciałem powiedzieć, że jak jest duża instytucja, ale jest, no dobra, w jakimś sensie jest to taka skomplikowana instytucja, w której rzeczywiście od, nie wiem, podnoszenia tego klapsa będzie jedna osoba, a druga osoba będzie otrzymana. Co jest teraz żartem, tak? I ten system jest trochę inny, w związku z czym nazewnictwo jest też trochę inne. No i ja teraz mogę zrobić coś takiego, że myślałem, że to pokażę na ekranie, ale się okazało, że nie pokażę wam na ekranie, tylko wam tu będę mówił. Na stronie filmowykraków.pl, to jest też nasza strona, jest taka zakładka o zawodach filmowych. I tam jest przez nas przygotowany chyba ze 3 lata temu zestaw takich aktualnych zawodów filmowych, które tu jest chyba 220, i część z nich jest podana w angielskim nazewnictwie. Ja teraz sobie wam tu poczytam niektóre rzeczy i omówię, i właśnie postaram wam się powiedzieć, jaka byłaby różnica między amerykańską a naszym systemem produkcyjnym. Wiadomo, kasa najważniejsza, produkcja, producent filmowy, producer po angielsku. No dobra, to jest oczywiste. Producent, inwestor, executive producer. I to jest taki numer, że w większości filmowców, nawet takich zawodowych z ramienia produkcji filmowej w Polsce, wydaje się, że executive producer to jest producent wykonawczy. Jest w Polsce, nie tylko w Polsce, jest taka funkcja producenta wykonawczego, i to jest szczególnie wtedy, jak stacje telewizyjne produkują film albo serial. Stacja produkuje i jest producentem. No co to jest stacja? Powiedzmy, że to jest TVN, to gdzie pójdziesz? Kto to jest tym producentem? Jedziesz na Wiertniczą, tam wchodzisz i tam jest wielki wieżowiec, i gdzie to jest, no nie? No to jest jakby instytucja. Instytucja mówi: dobra, panie Rysiu, pan będzie tym producentem wykonawczym dla naszej stacji. No i on jakby formuje całą tą produkcję. Albo jest tak, że stacja telewizyjna zleca firmie produkcyjnej zewnętrznej, takiemu u nas się właściwie mówi dom produkcyjny w tej chwili, to jest cała firma produkcyjna, która po prostu produkuje filmy, ma u siebie producenta, ma kierowników produkcji, ma asystentów, ma location managerów, sekretarki, kierowców itd. itp. Wszystkich potrzebnych ludzi, żeby zrobić film. I oni podpisują umowę: zróbcie nam, wykonajcie nam produkcję całego tego serialu. I ten producent wykonawczy, ta firma robi cały ten serial. Wszystko, full, od góry do dołu. A stacja telewizyjna tylko cash, cash, cash i odbiera później gotowy produkt. To jest producent wykonawczy. Executive producer, mimo że się wydaje, że to executive jest wykonaniem, jest w amerykańskim systemie tym, kto daje kasę. I to czasem są ludzie, którzy nie mają bezpośrednio związku z tą produkcją. Że na przykład Tom Cruise może być takim executive producerem, mówi: dobra, tam część mojej gaży przeznaczam na ten film, proszę, rób to, no nie? I producent to później wykonuje. Lećmy dalej. Producent nadzorujący, to jest supervising producer. Taki producent nadzorujący jest właśnie raczej z ramienia jakiejś stacji telewizyjnej, jakiegoś Netflixa, czegoś takiego, czyli to jest taki trochę od treści. Mówi: no dobra, to powinno być w tym kierunku, ja bym chciał, żeby było takie, takie, bo to nam pasuje do stacji telewizyjnej albo do jakiegoś programu w ten sposób, ale jednocześnie to jest ktoś, kto tam patrzy na tą księgowość, na te wszystkie cyferki, czy one się zgadzają. Stosunkowo rzadko funkcja. Producent towarzyszący, associate producer, coś dzisiaj nie mogę wymawiać, to jest taki rodzaj koproducenta, ale takiego mniejszościowego, że on mówi: dobra, no tak, robicie ten film, to ja się tam trochę do tego dorzucę, w sumie to ja bym chciał tam te zdjęcia, co tam macie nad morzem, to mnie to interesuje, to ja je sfinansuję, no nie? Czyli taki towarzyszący producent. Natomiast koproducent się nazywa coproducer, i koproducent jest rzeczywiście wtedy, jeśli film produkuje więcej niż jedna jednostka. Przez jednostkę rozumiemy i faceta czy babkę pojedynczą, inwestora, ale również firmę, czy nawet grupę firm. Czyli producentem może być na przykład firma dystrybuująca filmy, i firma dystrybuująca filmy, czyli ta, która później to pokazuje w kinach i gdzieś tam sprzedaje, mówi: dobra, dajemy wam advance, czyli z wyprzedzeniem pół bańki, macie do budżetu i my sobie to później z tej dystrybucji już odzyskamy. No, to będzie koproducent. Drugi koproducent jest na przykład TVP, i TVP mówi: no dobra, fajny projekt, możemy się dołączyć, dajemy tyle i tyle. Później idziesz do jakiegoś banku i bank mówi: dobra, kredyt kredytem, możemy tu zainwestować taką i taką sumę,
widzimy, że film będzie dobry i to nam się zwróci. Czyli jest jakieś kilka zazwyczaj instytucji, które są jakby równoważnie producentami, się nazywają koproducentami. Równoważnie to znaczy, że pracują jakby przy tym samym dziele, w tym samym czasie, natomiast wiesz, jeden ma 5%, drugi ma 50%, trzeci ma ileś tam procent, oni nie muszą być wcale równi. No i mamy jakiś tam, na przykład asystent producenta, no to właśnie będzie ten producer assistant albo production assistant, jeśli to będzie asystent produkcji. Scenarzysta się nazywa screenwriter, no i zostawiamy, lecimy dalej. Autor storyboardu, storyboard artist. I znowuż jest tak, że ja to, to prowadząc, ja tę listę zawodów formułowałem, oczywiście korzystając z większości tych zawodów, które w Polsce są, które już były opisane, które są w książkach i tak dalej, nie jest wyczerpane z rękawa wszystko wymyślone, ale niektóre rzeczy są tutaj jakby dodane, czy właśnie poprzetłumaczane z innych systemów produkcyjnych, innych języków. Autor storyboardu to tak brzmi strasznie, kurczę, jakoś sztywno, no nie? Storyboardzista się mówi, ale storyboardzista, no tak mi się wydaje, że nie do końca jest polskim językiem literackim. Storyboard artist po angielsku, no to wiem, aha, no dobra, to jest ten, ta osoba, która wykonała storyboard i od razu jakby podnosi rangę tego storyboardu, jak jest to słowo artist. Bo storyboardzista to tak trochę jak malarz pokojowy albo fliziarz, no nie, to tam nie wiadomo, kurczę, co on zrobił. A tu jest ktoś, kto rysował ten storyboard. Storyboard, kto nie wie, to mówię, że to jest przygotowany, rozrysowany cały film albo część filmu, jakaś scena, na poszczególne ujęcia w formie rysunków. Więc jest narysowane to, co będzie w kadrze i przy okazji opisane, co ta kamera robi, kto tam co mówi. Niektóre fazy tego ujęcia są również rozrysowane. I te storyboardy, czy ja tu mam, żeby pokazać? Kurczę, akurat nie pomyślałem, żeby pokazać, więc nie mam. One potrafią być, niektóre to są naprawdę przefajne rysunki. Jeśli to jest taki jakiś znany, dobry artysta, to ty patrzysz na to, mówisz, że miatko dał radę tak samo sfotografować, tak zajebiste potrafią być te rysunki. No albo to są jakieś proste szkice i tak dalej. Lecimy dalej. Reżyser obsady, casting director. No to się wydaje, że wszyscy wiedzą. No nie, casting, idę na casting. Jeszcze jakiś tam, nie wiem, 30 lat temu się chyba w Polsce nie mówiło, idę na casting, tylko nie pamiętam, prawdę, jak się to mówiło, wybór aktorów czy coś, no takie to jest, wiesz. A to jest międzynarodowe, casting, każdy wie. Reżyser animacji, reżyser making of, to nas nie interesuje. Reżyser planowy, drugi reżyser planowy się mówi w Polsce. I tu jest potężna różnica między amerykańskim systemem produkcyjnym i polskim systemem produkcyjnym. W Polsce jest tak, że mamy reżysera, to jest ta główna głowa. I mamy jakby dwóch, czy dwoje, czy dwie jego pomocników, czyli taki, z którymi on w sumie razem robi ten film, bez nich to on by nie dał rady. On oczywiście reżyseruje, wymyśla, zajmuje się aktorami, obrazem, scenografią i tak dalej, i tak dalej. Oni mają te funkcje takie wykonawcze, mniej kreacyjne, no ale jest reżyser, drugi reżyser i jeszcze jeden drugi reżyser, czyli jest dwóch drugich reżyserów. I teraz wydawałoby się z nazwy, że drugi reżyser to jest taki, że jak ten pierwszy wywinie orła, to ten drugi idzie i reżyseruje. No jak drugi wywinie orła, to ten drugi idzie i reżyseruje. A tymczasem to jest tak naprawdę asystent tego reżysera, ale taki ważniejszy niż asystent. No i wymyślono, że to będzie się nazywał drugi reżyser. I teraz mamy dwie różne osoby. Jedna pracuje w biurze produkcyjnym i prawie się nie pokazuje na planie, czyli nie jest przy tej bezpośredniej realizacji filmu, przy tych zdjęciach, tylko jest w tym biurze i załatwia takie rzeczy jak kalendarzówka. Co to jest kalendarzówka? No dobra, kalendarzówka to jest rozpisanie wszystkich dni zdjęciowych na poszczególne dni, godziny, co, kiedy kręcimy, którą scenę, co aktorzy grają i tak dalej. Czyli taki czasowy plan realizacji filmu. To środowisko jest dosyć zamknięte, czyli wiesz, ten plan filmowy, wszyscy są tam zaangażowani w funkcje i każda dodatkowa funkcja jest trochę zbędna. Z jednej strony. Z drugiej strony bardzo wiele ekip potrzebuje takich wolontariuszy do przysłowiowego gotowania kawy, co jest oczywiście, kurczę, tutaj przenośne, no bo są cateringi i tam obstawiają tą kawę, ale jakieś pomocy właśnie przynieś, zanieś coś, przytrzymaj, tu może jest potrzebna jakaś gałązka, przed kamerę leży lasu, wytnij gałązkę i tak dalej. I to jest dosyć często nam potrzebne i
Jakby są takie możliwości. No, rada jest taka, że trzeba znaleźć gdzieś dojście do kogoś, kto robi filmy i po prostu mu kręcić bułę, że ty byś chciał, że ty byś chciał, że ty byś chciał. No, inaczej się nie da, nie potrafię tego inaczej nazwać. Albo walisz do jakiejś właśnie firmy produkcyjnej. Ja teraz opowiadałem producenta wykonawczych, no to jednym z największych w Polsce jest firma Axon w Warszawie. I ty tam idziesz z buta i teraz to jest trochę gorzej, bo jest epidemia. No i mówisz, że jesteś taki, jesteś gotów, kurczę, robić wszystko, nawet czyścić buty aktorom. No nie, no dobra, do czyszczenia możesz przyjść. Inną metodą jest szkoła filmowa rzeczywiście, gdzie po pierwsze możesz studentom pomagać, jak oni realizują etiudy i też zazwyczaj studenci potrzebują, bo zawsze jest brak jakichś ludzi właśnie, żeby jeszcze ktoś coś pomógł, bo niby koledzy mieli pomóc, ale jeden sobie tam przypomniał, że coś i go nie ma i tak dalej. Więc na tych planach studenckich zazwyczaj jest trochę niedobór takich ludzi do pomocy. No albo rzeczywiście idziesz do szkoły filmowej, no i się zaczyna, tak? No już masz te plany filmowe w szkole i jednocześnie tobie ze szkoły filmowej łatwiej się jest dostać na takie staże i praktyki, czy już jakąś pracę na profesjonalny plan filmowy, niż prosto znikąd. Teraz to zależy od miejsca, w którym tam pan jest, no to musiałby pan tak poszukać. Natomiast jak wami wyglądają prace dyplomowe? No bardzo różnie, zależy na jakim kierunku. Na reżyserii to są filmy. To są filmy tak między 15 a 30 minut w porywach, czyli filmy krótkometrażowe. Zazwyczaj już filmy aktorskie z jakąś tam bardziej skomplikowaną fabułą, z jakimiś lepszymi zdjęciami i tak dalej. Dyplomy operatorskie wyglądają w ten sposób, tak samo jak w pozostałych szkołach filmowych, że reżyser z operatorem robią jednocześnie dyplom. Czyli operator, robiąc zdjęcia do dyplomu reżyserskiego, wykonuje jakby swój dyplom fotograficzny, a reżyser zalicza tym filmem swój dyplom. Jeśli operator nie jest w stanie zrobić filmu z reżyserem, bo coś, no bo jakoś mu się to nie udaje, to wtedy sam sobie wymyśla film, no i niejako go sam reżyseruje i robi do niego filmy. No ale już na montażu dyplom wygląda inaczej, że na montażu są zaliczone prace, które są robione w ciągu dwóch lat, czy ostatniego drugiego roku, montaż dokumentu, montaż fabuły, teledysku chyba i reklamy. I oprócz tego na egzaminie są takie zadania praktyczne, które trzeba wykonać, no i potem dostajesz dyplom. Na VFX-ach to wygląda jakby też podobnie, ale tam jest też na koniec do wykonania taka praca dyplomowa z efektów specjalnych. Aktorzy z kolei realizują film albo teatr telewizji. Od dwóch lat realizują teatr telewizji. Właśnie w najbliższy weekend też będzie teatr telewizji, oni tak zaliczają. Dobra, koniec, bo to jest nie na temat. Są jeszcze jakieś pytania? O, coś tu jest, tak, jeszcze, tak? Czy nie? Nie, nie ma. Okej. Okay. Dalej z tymi zawodami filmowymi, tą nomenklaturą. Bo się zastanawiam, czy wam to wszystko mówić. No dobra, ten operator obrazu, to powiedzieliśmy, jest na przykład coś takiego. Operator zdjęć lotniczych, Aerial Director of Photography, albo Underwater Operator, to jest z kolei ten szwękier, ten operator zdjęć podwodnych. Jest operator making of, czyli będzie DOP making of, czyli autor zdjęć making of. Czyli making of to, jak wiadomo, to jest film taki trochę backstage'owy o realizacji filmu. My też w filmie mamy, wiem, co mnie tu wybiło z ta gadka cała o tych reżyserach drugich. No więc ten drugi reżyser w Polsce pełni funkcję właściwie takiego wysublimowanego asystenta reżysera. Bo jeszcze na planie ten reżyser planowy, ten drugi reżyser planowy, który tam pomaga, ma najczęściej jeszcze swojego asystenta czy asystentkę, która tam załatwia jakieś drobniejsze rzeczy. W systemie amerykańskim tu o dziwo jest jakby ich mniej, ale są znacznie bardziej wyspecjalizowani. Tam jest First AD, to jest pierwszy assistant director. AD, czyli assistant director, czy asystent reżysera. I to jest persona. W Stanach, w tej amerykańskiej produkcji, ten first AD to jest ktoś, kto trzęsie tym planem filmowym. Kto właściwie ma wszystko w głowie. No nie? On na dobrą sprawę w takim małym, wykonawczym stopniu reżyseruje ten film, ale też i organizuje tę reżyserię. I reżyserowi przy tak wykonywanej funkcji pozostaje rzeczywiście ta twórczość. Czyli powstaje wymyślanie kadrów, wymyślanie scen, wymyślanie inscenizacji w scenie i praca z aktorem i łączenie w głowie tego wszystkiego w montażu i w przyszłej jakby dramaturgii całego filmu. I to jest dosyć fajnie.
Mnie się wydaje, że polscy reżyserzy mają trochę więcej organizacyjnej roboty. Że poza tą twórczością muszą się stale włączać w tę organizację. I teraz wcale to nie znaczy, że ci drudzy reżyserzy są gorsi, tylko jakby produkcyjnie oni są trochę inaczej ustawieni. Przez to, że jest ich dwóch lub dwoje, czy dwie, że jedna ta osoba jest w biurze, a druga jest tam na planie, to nie ma takiej osoby, która skupia to wszystko razem. A tu tak w tej amerykańskim systemie i w niemieckim na przykład podobnie jest tak, że ten asystent, dobry asystent reżysera, to jest mega postać. To jest ktoś, kto spina cały ten cast, ten casting, był na tym castingu, był przy tym planowaniu tej kalendarzówki, wie co, kiedy są jakie zdjęcia, wie kto, kiedy jakim samolotem aktor przylatuje, odlatuje, jak się coś nam posypie, zmieni, to czy to się da uratować, czy nie, wie, że tam jakaś aktorka ma małe dziecko, musi mieszkać w hotelu, apartament i karmić to dziecko co 3 godziny i tak dalej. To jest osoba, która jest napakowana różnymi wiadomościami, które są związane z bezpośrednią pracą na planie i z tym, co jest jakby wokół filmu i wokół planu. I jeśli się zdobędzie dobrą taką osobę, no to ta praca idzie wtedy fajnie. No i dobra. Teraz mamy na przykład wózkarz. Wózkarz u nas, no to jest ta osoba od gripu, a to już jest nie po polsku, czyli od tego wózka kamerowego, jeśli to jest dolly, to jest dolly, jak to jest jakiś platformowy wózek, to jest wózek platformowy i po prostu wykonuje te jazdy kamery. Czy one są na szynach, czy nie na szynach, to się tam zajmuje tymi jazdami kamery. Jak to jest większa ekipa, to jest, są 2-3 osoby. No i znowuż to jest miejsce dla jakiegoś praktykanta, na przykład. Tutaj jakiś kolega zapytał, jak się dostać, bo też szyby trzeba nosić, bo tam przynieść kliny, jakieś podkłady. I bardzo fajnie się w ten sposób zaczyna, jeśli ktoś się interesuje operatorką i tym kierunkiem jakby później rozwoju operatorskiego, to jest fajna praca, bo niby jesteś pomagierem, a jesteś cholernie blisko realizacji, no nie? Bo jazda kamery, ruch kamery, to jest taka poważna sprawa. To nie jest tak, stanąć koło kamery, jakiś kabelek podłączyć i tyle, tylko ta kamera się przemieszcza. Coś, jak jest źle zrobione, to jest zaraz mega afera. Albo jak się operator pomylił, trzeba przesuwać te szyny, to jest też mega afera, bo to jest postawione na łące. Łąka jest podmokła, oni poukładali tyle skrzynek drewnianych, te kliny, namęczyli się na pocili 49 minut, a ty mówisz 3 metry w lewo, no nie? No znowu, że jest godzina przebudowy i często są potrzebni właśnie tacy praktykanci tutaj, którzy po prostu pomagają jakby fizycznie przy tej pracy, no nie? No i teraz po angielsku to się nazywa key grip. Key grip od key kluczowy. Grip to jest wszystko to, co porusza, co jest związane nie tyle z poruszaniem kamery, co jakby z mocowaniem kamery. Czyli właściwie jak kamera stoi na statywie, to w Stanach Zjednoczonych mocowanie kamery, przenoszenie statywu robi grip, nie asystent kamery. Asystent kamery się zajmuje kamerą, mocuje ją, ale samo przenoszenie, podawanie statywu, gdzieś mocowanie statywu na jakichś schodach, czy na jakimś, nie wiem, jedna noga na drzewie, a druga w wodzie i tak dalej, zabezpieczenie jakimiś pasami itd. itp., to właśnie tym się zajmuje ten dział gripu, czyli tych ludzi, którzy się zajmują jakby mocowaniem kamery. No i jazda kamery jest też mocowaniem kamery w tym sensie. Ten key grip to jest ich szef. To jest ktoś, kto dyryguje tym wszystkim. To jest ktoś, kto te jazdy trochę z operatorem wymyśla i potem wykonuje, no nie? Czyli już jest takim półartystą. Mamy wózkarza, który pcha ten wózek, on się nazywa Dolly Grip. Mamy drugiego wózkarza u nas, to by się nazywał, też jest przy dużej ekipie, on się nazywa Best Boy Grip, czyli taki, kurczę, najlepszy gość tych gripów. No i asystent wózkarza to jest Grip albo Grip Technician. Operator kranu zdjęciowego, Camera Crane Operator, to jest z kolei dodatkowa osoba, która porusza tym ramieniem kranu. Ja nie mówię teraz o tym kranie bezprzewodowym, zdalnie sterowanym, czy tam przewodowym, zdalnie sterowanym, bo najczęściej on jest po kablu, prawdę mówiąc, tylko mówię o zwykłym kranie, czy poruszanie tym ramieniem w lewo, w prawo, w górę i w dół. W świetle mamy takie nomenklatury jak główny oświetlacz. No to główny oświetlacz to jest po polsku mistrz oświetlenia, a po angielsku jest gaffer. No i właściwie dzisiaj wszyscy mówią, stary, szukam dobrego gaffera. No nie? No nie ma gaffer po polsku, nie ma takiego wyrazu i szukam gaffera. Komu dam kole? Gafferowi, nie? Gaffrowi. No wiesz, to trzeba powiedzieć, chyba zanieść kole, daj mistrzowi. No nie wiem, mówi się gaffer, to jest to właściwie zamerykanizowane określenie mistrza oświetlenia, czyli tego głównego oświetlacza. Ale on się nazywa mistrz oświetlenia, a główny oświetlacz w Polsce właściwie nie ma go, to jest ten best boy. Best boy to jest taki najlepszy z oświetlaczy,
który właściwie już prawie tyle umie, co ten gaffer. I on za chwilę też zrobi karierę taką jak gaffer, czyli będzie tym mistrzem oświetlenia. Czyli to jest trochę tak, że operator, autor zdjęć porozumiewa się właśnie z tym gafferem, czyli z tym mistrzem oświetlenia, mówi, stary, zrobimy to, to, wiesz, tu światełko takie mięciutkie przez okienko, tam byśmy czwóreczkę dali, ta czwóreczka przez ramę, tylko pamiętaj, żeby było dobrze zaklapkowane, to, ale w temperaturę to wiesz, barwą jaką zrobimy, to będzie wypełnienie, to sobie zrobiłem strypiany, omówił, no nie? I ten mistrz oświetlenia idzie do roboty, bierze tego bez baja, mówi, czwórka, statyw, folia, rama, to, tu stawiamy styropian, odbijamy światło, to. Ja robię podłączenie, idzie. I on jej, ten best boy mówi, Jurek, lecimy po czwórkę, no nie? I z oświetlaczami to ustawiają. Czyli to jest taki jakby rozdawca kart w tym wykonawstwie, ten best boy. No i mam oświetlacza, to jest set lighting technician, czyli to jest ten po prostu już jakby oświetlacz, no nie? Jest też, może być dyżurny elektryk, no ale to gdzieś raczej w studio, to jest osoba, która się jakby dedykowana jest całemu zasilaniu. Jeśli to zasilanie jest proste, to nie ma kogoś takiego. Jak jest na przykład, mam jakiś wielki agregat, albo kilka agregatów, albo jesteśmy w studio, jakieś różne podłączenia, no to jest po prostu jakiś elektryk, to wszystko czaśnie, to on wie, co z tym zrobić, jak to naprawić. Agregacja się nazywa generator operator, operator generatora. Więc ten operator to uważajcie, nie? Bo może być koparki na przykład. No, operator generatora, generator operator. Nie wiem jak się to stało, że przelecieliśmy camera operator, bo DOP to jest, czy DP to jest director of photography, to jest autor zdjęć, a ten szwękier operator kamery po angielsku się nazywa camera operator, czyli operator kamery. Natomiast zawód operatorski się nazywa cinematographer po angielsku. I to jest fajne. Nam brakuje tego określenia. My mamy operator, no jest skrótem operator. I od razu cię ktoś pyta, o no jakim jeździ spychaczu? A ty mówisz, człowieku, no operator filmowy, tak? Bo to jest właściwie zawód, jest operator filmowy. A ta funkcja, którą wykonujemy, jest operator kamery albo autor zdjęć. Po angielsku jest łatwiej, cinematographer, wiadomo, że to jest osoba, która wykonuje obraz. No i teraz ten cinematographer będzie i camera operator, i ten DOP, Director of Photography. Po niemiecku jest kompletnie inaczej i tu jest w ogóle już hiperluz, bo w obszarze obrazu po niemiecku wszystko się nazywa kamera. Kamera się nazywa kamera. Zdjęcia do filmu się nazywa kamera. Operator się nazywa kameraman, czyli albo kamera frau. Jak to jest babka, to się nazywa babka kamera, no, kobieta kamera. A jak to jest facet, to się nazywa mężczyzna kamera. No nie? No nie da się tego przetłumaczyć, bo to by debilnie brzmiało, ale nie ma też bata, żeby się ktoś pomylił. Jak ktoś powie kamera frau, to wiadomo, a my mówimy operatorka. Dobra, no autorka zdjęć, to już brzmi lepiej, no nie? Tyle, jeśli chodzi o niemiecki. Natomiast to już chyba powiedziałem, że właśnie operator kamery po niemiecku się nie nazywa szwękier, jak po polsku my mówimy szwękier, tylko się nazywa camera operator. Po angielsku, no nie? No dobra, teraz mamy na przykład, tam bym powiedział coś fajnego. Scenograf, production designer, to jest ten główny scenograf, to jest ta osoba, która wymyśla scenografię, jeśli ona jest budowana, to robi projekty tej scenografii. Jeśli ona jest budowana w studio, no to tym bardziej są zaprojektowane te wszystkie ścianki i tak dalej. Tym się zajmuje właśnie art director. Jeśli to są bardziej skomplikowane konstrukcje konstrukcyjne, to dochodzi inżynier, taki normalnie jak w biurze architektonicznym, który tam robi obliczenia i tak dalej i robi jakieś rysunki techniczne. Jeśli się buduje coś skomplikowanego, ja robię taki film w studio Warner Brothers, które dekoracja była zbudowana w dużej bardzo hali i to były podziemia kanałów pod Nowym Jorkiem. One oczywiście nie całych, tylko jakichś tam fragmentów były odwzorowane, kanalizacja Nowego Jorku w takiej skali w powiększeniu. I to wszystko było w takim jakby zbudowany, powiedzmy, że basen i w ten basen było wbudowane ta dekoracja. No i konstrukcja wodna tego całego interesu, to były jakieś tam dosyć długie, skomplikowane obliczenia i skomplikowana konstrukcja, bo jak się to napełniło wodą, już to dzisiaj tego nie pamiętam, to jak usłyszałem, ile to jest tej pojemności i jakby ton tej wody, to to było, kurczę, tak jakby tam była zapora na rzece. W sensie, jak to raz pieprznie, to nas zmyje
do Honolulu od razu. No, nie? No i wtedy to już jakby nie ma żartu, że to tym się już nie zajmuje jakby artysta, scenograf, tylko normalnie konstruktor, który by konstruował, nie wiem co, no właśnie jakieś zapory, baseny czy coś innego. Aczkolwiek znowu trudność polega na tym, że w tej scenografii filmowej używa się innych materiałów. Nie robisz na przykład z betonu takiego basenu, bo to musi być zrobione i potem stosunkowo łatwo rozebrane. Więc te technologie są inne, to były jakieś maty z włókna szklanego, jakieś żywice na jakichś konstrukcjach drewnianych i tak dalej. Wydaje się, że relatywnie proste, no ale tam odporne wytrzymałościowo. To jest ten production designer. Art director to jest ten scenograf, który jest na planie. U nas w Polsce jest to stosunkowo rzadko, raczej u nas jest jeden scenograf, on jest autorem całej tej scenografii, no i zazwyczaj jest na planie, no, jest w trakcie tych zdjęć. Mamy tu na przykład standby art director, po angielsku to jest drugi scenograf. No ten standby to czujemy, że to jest ktoś, kto jest na planie i jak trzeba, to on robi to i to i to. I tu się zaczyna dramatycznie wielka różnica między polskim systemem produkcyjnym, a wszystkimi innymi systemami produkcyjnymi. I już gdybym miał powiedzieć, który jest lepszy, to nie wiem. Ja jestem bardziej przyzwyczajony do tego zachodniego systemu, aczkolwiek rozumiem, że polski system jest rewelacyjny. No nie? I teraz to jest trochę tak, że w Polsce jest funkcja dyżurnego planu. I właściwie prawie żaden filmowiec w Polsce nie jest sobie w stanie wyobrazić realizacji filmu bez dyżurnego planu. I dobry dyżurny planu to jest złoty gość. On ci kurczę napompuje koło w aucie, jak nie masz powietrza. On ci coś przyniesie, on ci coś zrobi, ale przede wszystkim to są osoby, które wykonują różne prace pomocnicze, typu często takiego wykonawczo-konstrukcyjnego typu. Proszę tu przybijmy, powiedzmy obrazek, przybija gwóźdź, wiesza obrazek. Odchylmy ten obrazek, żeby nie blikował. Leci dyżurny i podkłada jakieś pudełko zapałek po ten obrazek. Rozstawmy namiot podglądowy, stawiamy dyżurni, no nie? I tak dalej. Czyli to są takie uniwersalne, zazwyczaj jest więcej niż jeden, uniwersalne wykonawcze postaci na planie filmowym, które znają się trochę na tej strukturze produkcji filmowej, jednocześnie są dobrze manualnie, potrafią obsługiwać narzędzia i tak dalej, mają sam auto, w którym mają wszystkie możliwe narzędzia, pospawarkę włącznie, no i jakby wykonują różne rzeczy. W tej amerykańskiej, zachodnioeuropejskim systemie jest tak, że w każdym z działów jest taka osoba, która takimi rzeczami dla danego działu się zajmuje, ale nie ma specjalnych osób. Czyli w scenografii to będzie właśnie ten standby, który jak ty chcesz obrazek, to mówisz do standbya, tak teraz to przetłumaczyłem, scenograficznego, no nie? Bo to jest element scenografii. Jak coś jest związanego z kamerą, to mówię do któregoś z asystentów kamery, że to załatwia. Jak coś jest związane z... zaraz się zaplątałem, nie wiem co mam powiedzieć, w jakim innym, nie wiem, coś związanego z make-upem, no to w make-upie jest taka osoba, która to robi. Czyli w każdym dziale jest taka funkcja jakby pomocnicza, która jest tym... właśnie pełni ten dyżur na planie, że jak trzeba coś zrobić, to w tym swoim dziale to ona robi, a innych rzeczy nie dotyka. No i teraz, co jest lepsze, co jest gorsze, to trochę nie wiem. No jest fajne to w tym zachodniej strukturze, że ty jak rozdzielasz te decyzje, to myślisz właśnie strukturalnie, czyli myślę tak, w obrębie scenografii to wiadomo, że się zajmuje scenografia. Jak coś mamy z kamerą, no to jest nasz team kamerowy. Jak coś jest ze światłem, to jest team elektryczny. Jak to jest dźwiękiem, no to jest sprawa dźwiękowców. Jak to jest coś takiego uniwersalnego w sensie narzędziowym, to właśnie robi grip. I w gripie zazwyczaj jest taki, no wiesz, jakby mechanik od wszystkiego. Więc jak trzeba tam pomóc, żeby zamocować dźwiękowcom tyczkę, nie wiem, na wieży mariackiej, no to wtedy oni w tym pomagają. Pirotechnicy, nie pirotechnicy i tak dalej. Są jakieś pytania? Może? Odpowiedział. Zadajcie jakieś pytanie, to bym miał na chwilę przerwy, bym mógł odpowiadać na pytanie. Byle jakie. O co się zapytajcie? Dźwięk i postprodukcja obrazu jest bardzo, bardzo mocno zanglicyzowana w nomenklaturze i to pomału wskazuje na to,
że no, w tym systemie naszym produkcyjnym nasz dostęp do współczesnej technologii był ciut później. Czyli na niektóre rzeczy my w ogóle nie mamy swojej nazwy polskiej. Jeśli chodzi o postprodukcję, to jest trochę inaczej, bo jak pewnie wiecie, cały świat komputerowy jest, właściwie posługuje się językiem angielskim, a postprodukcja, współczesna postprodukcja obrazu i dźwięku filmowego w całości się opiera na cyfrowych obróbkach, więc to jest trochę tak. Natomiast z dźwięku niektórych funkcji po prostu nie mieliśmy. No i teraz to jest potężny dział, który się coraz bardziej rozrasta i mamy w dźwięku. W dźwięku mamy, po polsku się nazywa realizator dźwięku. To jest główna osoba, która odpowiada za dźwięk w danym filmie. I ten realizator dźwięku jest tą główną osobą również na planie. To jest ta osoba, która realizuje ten dźwięk na planie i później towarzyszy w tych obróbkach zgraniowych dźwięków postprodukcji. W tej zachodnioeuropejskim, amerykańskim systemie produkcyjnym te funkcje są kompletnie rozdzielone i kto inny realizuje dźwięk na planie, kto inny się zajmuje postprodukcją. Ten realizator dźwięku po angielsku to mógł być sound mixer, sound designer, to są ci, którzy właściwie realizują ten dźwięk w postprodukcji. Teraz na planie, mamy operator dźwięku na planie, production sound mixer albo recordist i to jest tak, że u nas ten realizator dźwięku często właśnie jest tym operatorem dźwięku na planie. A tutaj jest rozdzielone, że realizator dźwięku to jest ten taki reżyser dźwięku. Czyli to jest osoba, która pracuje koncepcyjnie głównie i jeśli to jest ten sound mixer, no to jest ten od miksowania dźwięku, od składania, a sound designer to jest ktoś, kto bardziej to, znaczy właśnie ta sama funkcja trochę się inaczej nazywa, no nie, tak bardziej bajerancko, że jest ten design dźwięku, nie, ten projekt dźwięku. Ale on, to jest osoba, która zajmuje się jakby scenariuszem tego dźwięku, wymyślaniem tego dźwięku i zlecaniem do realizacji. Ten production sound mixer recordist jest na planie. Boom operator to jest mikrofoniarz, czyli, nie ma mikrofonu? Nie mamy, nie? Stoi styczką, nie, tak się chyba trzyma, tak się troszkę trzyma, nie? Kurczę, nie wiem, jak, czy odwrotnie, jak oni trzymają to? Tak trzymają? To śmiesznie on wygląda, żebyście widzieli, jak on pokazuje, to pokazuje. Tak trzyma się tą tyczkę, no jest długa tyczka, na końcu jest mikrofon, jest to ciężka harowa, wam powiem, bo czasem jest tak, że ten właśnie mikrofoniarz musi być dosyć daleko od planu, żeby go nie było widać i ta tyczka potrafi mieć, nie wiem, 3,5 metra długości, jest ten mikrofon, no i stój tak cały dzień, no nie? Więc to jest często no, taka wytężona praca fizyczna, boom operator. Teraz mamy jakichś różnych asystentów, postprodukcji mamy, post-production supervisor, to jest właściwie po polsku kierownik produkcji, postprodukcji dźwięku. No nie ma takiej, w ogóle nie ma takiej nazwy nawet, no nie? A czasem mówimy superwizor po prostu. Sound supervisor, nadzór artystyczny i administracyjny w procesie udźwiękowienia. Reżyser dźwięku, sound designer, reżyser zgrania, mixing engineer albo music SFX i dialog, to znaczy jest ten inżynier, który miksuje te główne trzy ścieżki. Tych ścieżek w filmie jest bardzo dużo, ale główne składają się właśnie z dialogów, muzyki i wszystkich efektów. Operator dźwięku, montaż dźwięku, operator dźwięku, czyszczenie setek, operator dźwięku, zgranie, dobra, to jest tylko po polsku, to nie będę mówił, efekty synchroniczne, foley. Ten foley jest taki, teraz się modne się mówi foley, no nie? Czytacie na psach końcowych foley. To są właśnie, to jest wykonanie efektów synchronicznych. Efekty synchroniczne to są takie, no nie? Jest, nie taki jest kadr, że widać stół? Jak ja zrobię tak, no to widać, że położyłem ten telefon i słychać ten telefon. To jest efekt synchroniczny. Jeśli coś tam będzie przeleciało, niby z tyłu, a tego nie widać, to to będą efekty niesynchroniczne, czyli sound effects. Atmosfera, czyli atmosphere, no to jest coś, co... Słyszycie atmosferę? Ja nie. No ale coś tu powinno być. Jakieś powinno być echo takie pomieszczenia, no nie? Więc to jest ta atmosfera. Jak idziesz do lasu, no to ta atmosfera jest cholernie bogata, bo tam dochodzą efekty, jakieś szumy, liście, gałęzie, jakieś skrzypienia, trawy i inne ptaszki, tak? Technik dźwięku, mikser dubbingu, dubbing mikser. Co to jest dubbing? Kto wie? Kto wie, co to jest dubbing? Dubbing jest wtedy, jeśli my widzimy na ekranie osobę lub jakąś figurę animowaną, która mówi, ale słyszymy inny dźwięk w innym języku. Albo w ogóle w języku.
bo jeśli to jest film animowany, jakiś tam bocian niby gada, no wiadomo, że on nie gada i nie mamy ruchu ust, tylko on tam coś klapie tym dziobem i jest podłożony aktor angielski, szwedzki, polski, no to jest dubbing filmu animowanego, ale jeśli mamy film na przykład amerykański, gdzie aktorzy mówią siłą rzeczy po angielsku, a jest pokazywany w kinie w Niemczech, to tu jest zrobiony kompletny, w przypadku akurat niemieckiego rynku, kompletny dubbing, czyli niemieccy aktorzy nagrywają ten dialog po niemiecku w taki sposób, aby on pasował do tego ruchu ust danego aktora amerykańskiego i często te dialogi są w ogóle inne. One są przepisane tak, żeby pasowały jakoś sylabami do tego wymawianego tekstu. Akurat Niemcy robią to chyba najlepiej na świecie, ten dubbing, bo w Niemczech kompletnie nie ma tradycji napisu. Przypuszczalnie Niemiec, jak idzie do filmu, do kina, gdzie są napisy, to nie umie czytać w ogóle. No, nie? No to przesadzam, bo oczywiście się zdarza na jakichś festiwalach gdzieś tam, ale rynek niemiecki jakby żąda tego języka oryginalnego. Tak się utarło i tak jest, w związku z czym są rzeczywiście skubani, super wyspecjalizowani, są tam genialni reżyserzy dubbingu i są aktorzy, którzy się zajmują niemalże wyłącznie tym i przez lata, dopóki nie walną w kalendarz, są najczęściej przypisani do danego aktora. Jeżeli mamy jakiegoś Toma Cruise'a, znaczy mamy Toma Cruise'a, to w Niemczech jest aktor, który gra, synchronizuje, właśnie dubbinguje tego Toma Cruise'a zawsze, w każdym filmie, jaki to jest fajny job, nie? Jak chcesz siedzieć w domu, tylko co, kiedy Cruise robi film? Dwa w tym roku, zajebiście, no nie? Potem wiesz, chory jest, więc dobrze jest mieć jakichś dwóch, trzech aktorów. Ja mam takiego kolegę, to jest aktorem, reżyserem, robiłem z nim w Niemczech, robiłem z nim film, nazywa się notabene Patryk Winczewski, ale nie ma żadnych polskich korzeni i on dubbinguje Hugh Granta. No to kurczę, ten gość się głównie utrzymywał z tego dubbingu, nie z tej reżyserii, z tych filmów, co myśmy razem robili. I czasem stary, nie możemy być, że ja miesiąc będę stary, nie będziemy robić zajęty, bo jest film Hugh Granta. No nie, on siedział miesiąc, walił tego Hugh Granta. I rzeczywiście jest, te głosy są tak castingowane, na przykład jest genialny niemiecki, jest Bruce Willis, cię wydaje, że się Willis po niemiecku nauczył. To jest identyczny głos. Słuchasz, mówisz, no niemożliwe, no gość gada po niemiecku, przez jak nic to jest Bruce Willis, no nie? U nas jest to trochę raczkuje, ten dubbing, zawsze nam się wydaje, że to jest trochę sztuczne, bo właśnie nie ma tej tradycji. Jeszcze a propos powiem, bo tu się już pomału chyba nam kończy czas, że a propos telewizji, że ten system, który jest w Polsce, jest w ogóle niespotykany, że my mamy albo numer z napisami w Netflixie, albo tego czytającego dialogi, tę osobę, która jest podłożona. I to jest rzeczywiście horror, no nie? Ja to kiedyś pokazałem innemu mojemu znajomemu reżyserowi niemieckiemu, to powiedział, człowieku, to jest niemożliwe, wy jesteście genialni, to jak was ten mózg działa? Tu słyszycie oryginalny dźwięk, a tu ten po polsku, to jesteście w stanie to połączyć? I ja sobie myślę, ty, to jest rzeczywiście trudne, no nie? No bo masz tą oryginalną ścieżkę, oni gadają powiedzmy po fińsku czy po angielsku, a tu ci ten narrator to czyta. Jak ten narrator jest taki jeszcze, według mnie, dobry, że on to czyta po prostu jak tekst, normalnie czyta, wiesz, tra-la-la-la-la-la, to jest w porządku, ale jak usiłuje grać, a nie z aktorem, to się robi hiper popelina, no nie? Bo on tam mówi, ach, powiedziała mu, no nie jestem, kurczę, no nie mogę, no muszę wyłączyć ten dźwięk. I bardzo często jest niestety technicznie też tak, w tych polskich wersjach, i to bywa też tak na wydaniach DVD czy Blu-rayowych, że właśnie jest nie najlepiej zmiksowany poziom tych dźwięków i jest na przykład ten polski narrator za głośno. I ty w ogóle nie słyszysz tego oryginalnego dźwięku, a w tym oryginalnym dźwięku nie masz tylko dialogu, tylko masz i muzykę, i te efekty, i coś tam. I jest grane tak, że jak on gada, to jest to wszystko ciszej, jak on przestaje gadać, to tam wuch, nagle dźwięk idzie do góry. Albo odwrotnie, że jest tak cicho nagrany, że ty nie znając języka nastawiasz tego ucha, co oni tam gadają, co oni tam mówią. Więc to jest skomplikowane dosyć, to jest jakieś charakterystyczne dla naszego sektora filmowego. No i tyle. Jakieś tu mamy pytanie? Kolejne pytanie. Czy kamera na stole to krasnogorsk 16 mm? Oczywiście tak, to jest krasnogorsk 3 i tu powinien być uchwyt i normalnie był uchwyt, ale dzisiaj nasi koledzy usiłowali go jako dekorację tu zamontować na statywie i zaniechali. Nie wiem dlaczego, coś im nie wyszło. To jest krasnogorsk 3, ja już go kiedyś na tym online pokazywałem. Leć do kamery, chodź, dojdziesz do Krasnogorska. Pytanie, ten od scenariusza dźwięku to kto? Można jeszcze raz głośniej? Tak, ten od scenariusza dźwięku to jest sound designer. Sound designer, czyli taki projektant dźwięku.
Nie ma takiego pojęcia jak scenariusz dźwięku. Ja sobie to teraz wymyśliłem. No ale właściwie w Polsce jest też bardzo nowa funkcja już, tak? Mogę? Tu, z tej strony, obiektyw. To jest taki zoom. O, o kurczę, tu wypada rolka. Słuchajcie, ten sound designer to jest też, no, wiesz, jakby reżyser dźwięku właściwie w Polsce. On tak się oficjalnie nazywa. A sound designer to jest trochę nowa funkcja, której jeszcze tak nie do końca u nas jest. No nie, byłoby fajnie, jakby właśnie się coraz bardziej rodziła. Ale mamy kilku fajnych sound designerów, między innymi jeden z nich, Michał Wojcik, prowadził u nas kierunek realizacji dźwięku. Kolejne pytanie. Czy branży można się nauczyć na planie, czy nie? Tak, tak. No, to nie znaczy branży, ale jakby tej, wiesz, tego poruszania się w branży i tej nomenklatury. Oczywiście tak, jeśli chodzi o nomenklaturę tą branżową, no to jak powiedziałem, że czasem niektóre nazwy są takie skrzywione, no nie? I teraz jeśli trafisz na plan jakiegoś takiego bardzo prostego serialu telewizyjnego, w którym pracuje, są ludzie, którzy się trochę przyuczyli do zawodu, nie wszyscy skończyli szkołę filmową, albo wielu z nich nie skończyło szkoły filmowej, to zdarza się, że trochę jest poplątana ta nomenklatura i nagle producentem wykonawczym jest ktoś, kto tak naprawdę nie pełni tej funkcji, tylko jest tam, nie wiem, wydelegowany ze stacji telewizyjnej, jakby nie ma tych cech producenta. Takim dobrym przykładem u nas jest creative producer. Producent kreatywny. Właściwie niektórzy myślą, że producent kreatywny to jest taki producent, który jest kreatywny, no nie? Czyli, że wiesz, się zna na scenariuszu, wymyśla jakiś scenariusz, robi film. No nie, to jest kreatywny producent, to nie jest producent kreatywny. Natomiast ta funkcja producenta kreatywnego znowuż bardziej pochodzi na przykład w Niemczech, czy częściowo w Stanach. To jest funkcja, która jest związana właśnie ze stacją telewizyjną. Że stacja telewizyjna mówi, dobra, robimy serial, mamy firmę wykonawczą, tego producenta wykonawczego, tam jest producent, kierownik produkcji, cały ten staw, reżyser, wszyscy, co robią ten serial. No i teraz my mamy u siebie też producenta, on ma oko na to wszystko i odpowiada gardłem i bierzemy producenta kreatywnego, czyli kogoś, kto będzie nadzorował artystycznie wykonanie tego serialu, ale jednocześnie będzie się komunikował z tym producentem w telewizji, będzie mówił, przekraczamy budżet, potrzebujemy to, nie mamy tego, potrzebujemy tamto, a ten będzie mówił mu tam coś, no nie? I ten producent kreatywny na przykład w Niemczech w przypadku właśnie realizacji seriali telewizyjnych, on jest zaangażowany przez stację telewizyjną, na co dzień pracuje tam gdzieś w tej stacji telewizyjnej, ale jak jest shoot, czyli ta realizacja zdjęć, to się przenosi do biura produkcyjnego tego producenta wykonawczego i tam ma na wszystko oko. Kobieta jako realizator obrazu filmowego, no operatorka, jeśli chodzi o zawód, natomiast jeśli chodzi o funkcję, autorka zdjęć. Jeśli chodzi o szwękowanie, no to operatorka kamery albo szwękierka. Szwękierka to już tak brzmi, to już tak, kurczę, wiesz, już mi się to słabo wymawia, no nie? No ale tak jest. Dziewczyna czy kobieta, która jest autorką zdjęć, to jest po prostu, to jest operatorka, no nie? Nie mówimy wtedy już autor zdjęć czy operator. Jest jeszcze jakieś pytanie? Czy nie mam? 19.04. A co byście chcieli, żeby było następnym razem? Powiedzieć wam, co będzie? Co będzie następnym razem, chłopaki? Jakieś świecenie? Nikt nie wie. Czekajcie, no musimy zobaczyć, co będzie następnym razem. Ja zobaczę, co będzie następnym razem, a wy może państwo wymyślicie sobie jeszcze jakieś fajne pytanie. Możecie na przykład zapytać, co to jest to. Bo ja to wam chciałem pokazywać, ale no, nic z tego nie wyszło. Tak wygląda na przykład, tylko jak będę pokazywał, to nie będę szukał tematu, no nie? Tak wygląda scenariusz. To jest scenariusz? Tak, właśnie takiego filmu amerykańskiego. Tu na przykład widać takie żółte kartki. Te żółte kartki oznaczają, że to są zmiany dialogów. Scenariusz jest napisany i wydrukowany jako biały. Jeśli w trakcie są zmiany, to mają kolejne kolory. Pierwsza zmiana żółte kartki, druga zmiana różowe, trzecia niebieskie. Jak masz tak napakowane kolorowo, to znaczy, że oni tam siedzą i ciągle jakieś zmiany robią. Jak jest trochę żółtych, a to znaczy, że były jakieś określone zmiany scen. No i te sceny są rozpisane, tak to na przykład wygląda.
Czyli scenariusz, są oczywiście różne formy scenariusza, ale generalnie scenariusz jest trochę mniej literacką formą niż książka tak zwana, no, niż literatura piękna, no bo ma jakąś rubrykę, w której może być coś wpisywane i jest rozpisane na poszczególne sceny, na poszczególne, no właściwie sceny, ujęcia nie, i tu są role i najczęściej w tym scenariuszu to są dialogi, kto co mówi, jakiś krótki opis miejsca i znowuż dialogi. Taki scenariusz filmowy jest w sumie bardziej podobny do dramatu teatralnego, do scenariusza teatralnego, który właściwie prawie w całości jest oparty na dialogach. No to jeszcze spróbujemy sprawdzić ten temat. Wow, fajne, sposoby zwiększania światła. To będzie prowadził Dariusz Pawelec i to będzie, gdybyś mógł na deser, jakbyś się rozumował i trochę pokazał tu w koło, to musicie chłopaki tam fajne miny zrobić teraz. Maski wkładasz, szybko. Ja nie mogę mieć maski, bo byście w ogóle nie skapowali co tam. I tu, w tym pomieszczeniu, będziemy właśnie robić tak, że będzie pan Dariusz Pawelec i on tutaj będzie, tu będą lampy, ramy i będzie pokazywał, jak można zwiększać światło, jakie są metody zwiększania światła. Tu mamy lampę taką, jest jedna lampa, on tu będzie mówił, patrz, z filtrem to jest tak, a bez filtra to jest, teraz go nie mogę, nie do góry nogami jest ta lampa, czy co? No dobra, z filtrem jest tak, bez filtra jest tak, odbite światło jest takie. Więc jeśli ktoś z was się interesuje światłem, to zapraszamy na następny raz, bo to będzie fajne i takie będzie ruchowe i żywe. Jeśli nie ma żadnych pytań, już, tak? Są. Są, aha. No bo czekajcie. Przydałoby się na przyszłość o formach scenariusza. Czekaj, może jakieś omówienie popularnych ruchów kamery? Nie, no wy tak się czujecie przymuszeni teraz, że kurczę, musimy zadać pytanie, nie? Co z zestawkami Polska, USA, Europa dla statystów i aktorów? Czy są różnice, jak i dlaczego? I don't know, dlaczego są różnice. Przypuszczanie, Mississippi jest ciut większa niż Wisła. Może to jest tam ta przyczyna, no nie? A Ren w Niemczech jest też dużo dłuższy niż Wisła czy Odra. No nie, są oczywiście, to jest uzależnione jakby od bogactwa czy zasobności właściwie danej produkcji filmowej. Są oczywiście różnice. W Polsce te stawki dla statystów nie są wysokie, ale w zachodniej Europie jakby w tamtej skali też nie są specjalnie wysokie. No więc ja mogę powiedzieć, że w Niemczech wynoszą 150 euro, a w Polsce 50-100-150 zł. Ale mniej więcej stosunek zarobków w stosunku do... No tak, jakby wartości pieniądza między Niemcami a Polską jest taki trochę 1:4. Więc to jest tak, że statyści chyba nigdzie nie mają jakiejś super stawki w danym kraju. Natomiast jeśli ty z Polski pojedziesz i będziesz statystą w Niemczech, to zarabiasz 4 razy więcej. To było pytanie o statystów i aktorów też? Nie. Aktorów. Stawki aktorów to jest tak, że stawki aktorów to są dla początkujących, a później to jest wolny rynek. Więc czym rośnie ranga aktora, to on przychodzi i mówi, że chce dychę, no nie? Teraz sobie pod walutę sobie możesz podłożyć pod to. No i ty mówisz, to następnym razem, no bo to jest w ogóle, już przerasta twoje coś, albo mówisz, no kurczę, dobra, no to uwalimy jedną kamerę mniej, coś tam, no dobra, niech będzie ta dycha, no nie? Czyli to jest tak, że to jest kompletnie wolny rynek, no ale oczywiście te stawki jakby się lokują później u tych gwiazd filmowych, że wie się, no nie, że to jest na przykład gwiazda za 10 milionów za film. To są stawki, później to są ryczałtowe, nie tam gdzieś za godzinę dniówka czy coś, bo to jest umowa o dzieło i przychodzi aktor czy aktorka i mówi, że chce 10 baniek i tyle. No nie, i ty te bańki masz, albo ich nie masz. Oczywiście może być tak, że ona dla reżysera powie, dobra, kurczę, zagram za połowę, zajebisty film artystyczny, chcę to zrobić, nie macie kasy, dobra, robię. No nie, to jest jakby wolna trochę, oczywiście są agenci, którzy będą pilnować, a nie możemy, a to, a tamto. Natomiast dla początkujących aktorów są gdzieś pewnie stawki i one są takie, bym powiedział, około 1500 za dzień. W Polsce i w Niemczech też, tylko tam euro. Mniej więcej tak jest. Ale. A polskie stawki takie dzienne, no później gdzieś tam idą w jakieś 1080, może być, no nie, za dzień, a gwiazd
otwierają się na górę. I tych raczej nie znamy. To jest tak, że nawet jak coś mówią, to bujają. Tak to nie do końca wiemy. Może jakieś omówienie popularnych ruchów kamery. Nie no, to jest dużo gadania, więc nie tego tu już nie zdążymy zrobić. Mogę powtórzyć to, co dzisiaj mówiłem, że mamy, o będzie krasnogląd, że mamy panorama pozioma na statywie, na głowicy. Panorama pionowa, panorama skośna, no i taki jakiś na statywie skomplikowany ruch, jak go nazywam meandryczny, czy połączenie wszystkich tych ruchów. Mamy jazdę kamery, mamy dojazd kamery, mamy odjazd kamery, mamy jazdę towarzyszącą. O, patrzę. Mamy też zdjęcia z ręki, ale to na jakiś inny raz. Przydałoby się na przyszłość w formach scenariusza, dobra, to sobie zapamiętamy stawki scenarzystów. To jest kompletnie nielimitowany rynek. Są stawki, stacje telewizyjne mają jakieś ogólne swoje stawki za seriale, za odcinki serialowe. To jest też takie, potrafi być, nie wiem, 8 tysięcy za odcinek, no, może więcej, może dwa razy więcej. Za film fabularny to są takie, no wiecie, tu o kasie online to ja nie za bardzo chcę też gadać, no nie? To są jakieś tam już wyższe kwoty. Natomiast jeśli to są produkcje jakieś takie duże, to jest... Też gadasz, no nie? Ktoś ci przychodzi i też ci mówi, że chce pół bańkę, to mówisz, ile? No nie mam tyle, no stówkę mam, ale każdy z nas by tą stówkę przytulił spokojnie, no nie? Tylko żeby być scenarzystą, który napisze fabułę za garze 100 tysięcy, to musisz być number one, number two, number three, no nie? A tak to jest też na pewno dobrze, ale to jest raczej bliżej tych kwot, o których mówiłem, takich serialowych. Stawki, o stawki się pytają. Czy warto być filmowcem? Pewnie, że warto. Wiesz, jak jesteś dobrym scenarzystą, fajnie zarabiają scenarzyści rzeczywiście ci, którzy piszą sekwencyjnie seriale. No bo jak to jest serial, który wchodzi w kilka sezonów i ma, na przykład, wymyśl sobie, 8 sezonów, to jest 8 lat. To masz 8 lat, co ileś tam, nie wiem, w jakich interwałach, w zależności jak się umówisz, jakby stały zarobek. Mimo, że scenarzysta jest zawodem wolnym, to jest wolny zawód, a wolny zawód się charakteryzuje przede wszystkim tym, że ty jesteś notorycznie bezrobotny, to jest wolny zawód, bo zrobiłeś film, skończyłeś film, bezrobotny, no nie? Siedzisz. Czasem jeden dzień, czasem rok, czasem trzy, no nie? Generalnie miesiąc, dwa, trzy, jesteś bez roboty. Niby już masz następny film, ale wiesz, ty lecisz już, czy jakąś zaliczkę mogę, czy już skamlesz, bo kurczę, wiesz, już masz tyle. A oni, nie, stary, jeszcze zaczynamy za 3 tygodnie. Z tym, że jak ja przeżyję 3 tygodnie. No jesteś na tym bezrobociu i potem robisz film i potem kończysz. No i to ja jestem operatorem przez 30 lat, byłem gościem notorycznie bezrobotnym. I powiem wam, że są dni, że to jest heavy, no nie? Ty mówisz, no nie trzeba było zostać jakimś masażystą, byś siedział w szpitalu, miał ten etacik i byś masował, no nie? No ale nie masz tego fanu. Natomiast jeśli się wykonuje ten wolny zawód i trafisz do takiej stałej produkcji, to trochę jakbyś był na etacie, no nie? Jak jesteś tym scenarzystą i wiesz, że ty raz na tydzień musisz napisać odcinek, to pracujesz codziennie. Siedzisz, piszesz, ledwo się wyrabiasz na piątek, wysyłka, już następny i piszesz, następny. No i to jest taka... praca jakby tu seryjna jest łatwiejsza. Napisanie scenariusza filmu fabularnego często jest tak, że to ty jesteś inicjatorem. Ty siadasz i piszesz pół roku, gdzieś pojechałeś na jakąś wieś i modzisz, napisałeś i teraz chodzisz, szukasz reżysera, szukasz producenta. Chyba, że dzwoni, jesteś już znany, producent do ciebie dzwoni, stary, byś mi napisał kryminał taki, dobra, będzie za miesiąc, tak? Dobra, jeśli nie ma pytań, to się żegnamy z państwem. No i czekajcie, musimy jakiś klaps zrobić na koniec, tak? Nie ma klapsa na koniec, ale my zrobimy taką lipę. Uwaga, stop kamera. Zatrzymał.